Jestem na łowisku Kamień koło Siedlec. Razem z moim dobrym kolegą Likery z Anglii przyjechał do Polski odwiedzić mnie. Zabrałem go, uważam, na najlepsze polskie łowisko specjalne. No i jak na razie moja teoria się potwierdza. Złowiliśmy mnóstwo olbrzymich karpi. I Li właśnie holuje następnego dużego karpia. Łowi na pelet waglera, nęci peletem 8 mm procą i łowi zestawem ze spławikiem i na gumce też jest, na włosie jest gumka i przy nętą też jest pelet 8 mm. Jest wyzerowana, nie wytarowaliśmy z podbierakiem. Podbierak waży około 400 gramów. Ponad, over 7 kilos. Over 7 kilos, yeah. Big shoulders. One day will be a very big fish. Excellent. Well done, mate. Thanks, mate. Big hook. Big fish. Li w gumkę wkłada pelet 8 mm na dużym haczyku numer 10. Zestaw ze spławikiem, żadnego obciążenia na żyłce, około ponad metr gruntu ustawiony i czekamy na rybę. Każde branie trzeba kwitować natychmiastowym zacięciem. I'm trying too slow with the finger. Stop! Stop! Karpie są duże i waleczne. Na takim zestawie dają ładnie popalić, ale jest duża zabawa. What? It's crazy. Maybe bigger one. Much bigger. Maybe or just crazy. Thank you.
Crazy comment. Duży, piękny, pełnouski karp. Szalenie. Oh, well done, mate. Could you tell us about the fish, about the venue? Yes, it's an incredible place. I've never been, I've been fishing all over the world. And I've never been to a fishery like this. It's very special. Today we have caught 30 carp. This one is probably 8 kilos, I think. Maybe a little more. And we have caught at least 20 carp over 7 kilos, I would say, today. That is very, very, very special. Without doubt, the best days fishing for carp of my life. No doubt. Pellet waggler, pole, feeder. Amazing. Okay. No, muszę przyznać, że trochę za nie mówiłem. A jakby właściciel łowiska słyszał to, co Lee powiedział o łowieniu, też myślę, żeby za nie mówił. Lee łowił na wielu łowiskach świata, natomiast nigdy nie był na tak wyjątkowym łowisku z tak dużymi rybami. Złowiliśmy ponad 20 ryb, które ważyły ponad 7 kg. Największy miał ponad 10. No i jeśli chodzi o łowienie dużych karpi, to dla Lee to jest chyba najlepszy dzień w jego życiu, a to jest profesjonalny wędkarz, który wędkuje co najmniej 3 dni w tygodniu. Niesamowite. And a cup of tea to my peg. Cup of tea, well done. You deserve for the cup of tea. Let's get another one.